Cześć, witam serdecznie na moim kanale i zapraszam dzisiaj na specjalne ćwiczenia. Będzie to chodzenie, spacerowanie w miejscu, nawet kiedy na dworze pogoda nie sprzyja, a Wy chcecie trochę jednak pospacerować, to możemy zrobić to wspólnie razem w wersji przed telewizorem. Zapraszam Was serdecznie. Możecie spacerować, chodzić w butach albo tak jak ja na boso, jak Wam będzie wygodniej. Jeżeli chcecie do tego spaceru mieć jeszcze muzykę, to w opisie filmu dam link. To co? Zaczynamy! Zaczniemy od marszu w miejscu. Jeśli ktoś z Was ma sportowy zegarek, to może sobie tutaj ustawić aktywność na chodzenie i sprawdzimy, ile zrobiliście kroków. Maszerę w miejscu, sprawdzam, aby sylwetka była wyprostowana. Osoby z pogłębioną lordozą w odcinku lędźwiowym, zwróćcie uwagę, żeby tutaj angażować mięśnie brzucha. Spokojny oddech, wdech i wydech. Jeżeli macie uśmiech na twarzy, to jeszcze lepiej. I teraz mały krok do boku. Ramiona wzdłuż ciała, bo mogą być oparte na biodrach. Od czasu do czasu patrzymy na to, jak ustawiamy nasze stopy. Czy są w linii ze sobą, czy jedna stopa bardziej skierowana jest na zewnątrz. Koniecznie napiszcie w komentarzu i przygotuję ćwiczenia korygujące, jeżeli będzie taka potrzeba. Świetnie. Dołączmy jeszcze jeden krok. Im ćwiczenia są ciekawsze, bardziej urozmaicone, tym szybciej upływa nam czas. Często to jest tym czynnikiem, który zniechęca ludzi do ćwiczeń, bo nudnie. W kółko to samo. Dlatego ja będę dodawać tu różne proste w dalszym ciągu elementy, które możecie wykonać niezależnie od tego, na jakim poziomie zaawansowania jesteście. Maszerę w miejscu. I będziemy wystawiać jedną piętę do przodu. Zwróćcie uwagę, żeby za bardzo nie przechylać biodra do przodu, tylko samą nogę. Lekko uginamy kolana. Banalny ruch, ale doskonały na wzmocnienie mięśni naszych nóg, kolan i kostek. Możemy dodać ruch ramion. Spokojny oddech, wdech i wydech. Świetnie, spróbujmy teraz ten sam ruch, tylko będziemy odstawiać nogę do tyłu. I możemy dodać ramiona. Wyciągamy je do przodu, niezbyt wysoko. Wdech i wydech. Osoby z pogłębioną lordozą, zwróćcie uwagę, aby tu pilnować odcinka lędźwiowego, angażować mięśnie brzucha. Kto nie widział, to polecam, obejrzyjcie te odcinki. Dam linki w opisie i na końcu tego filmu. Wdech i wydech. Maszyny w miejscu. Zaczynamy unosić nasze kolana lekko. Niezbyt wysoko, ale troszeczkę wyżej niż przy tym pierwszym marszu. I znowu możemy dodać ruch ramion. Dech i wydech. Prawe ramię. Dech. I wydech unosimy. Sylwetka wyprostowana.
Pamiętajcie, w każdej chwili możecie zatrzymać ten film, zrobić sobie krótką przerwę, napić kilka łyków wody i wrócić do naszego wspólnego spaceru. Świetnie. Zacznijmy chodzić kilka kroków do tyłu i do przodu, w zależności od tego, ile macie miejsca. Małe kroki. Ramiona swobodnie wzdłuż ciała. Wygląda bardzo łatwe, prawda? Chodzenie przód, tył. Doskonałe na naszą koordynację. Doskonałe na wzmacnianie mięśni nóg i stawów. Znowu kostki, kolana, biodra. Sylwetka jest wyprostowana. Wracamy do marszu i będziemy zmieniać kierunek. W dowolnym tempie. W prawo, w lewo. Jak czujecie? Tak, żeby wam się w głowie nie zakręciło, więc jak musicie zostać dłużej w tej samej pozycji, w tym samym kierunku, nie ma sprawy, dopasujcie do siebie. Muzyka nam fajnie wybija rytm. Specjalnie wybrałam taką wolniejszą, ale niektórzy z was mogą poczuć, że jednak to tętno wzrasta, więc pamiętajcie zawsze do swoich możliwości. Jeżeli macie już zadyszkę, nie możecie złapać oddechu, zrobić przerwę i nie zniechęcać się. Z każdym kolejnym treningiem wzmacniacie wasze ciało, wzmacniacie wasze mięśnie, poprawiacie oddech, krążenie. Spróbujmy teraz jedną nogę do boku. Ciężar ciała mamy cały czas na jednej nodze, więc jeżeli robicie tak jak ja, jestem waszym lustrem, to prawa noga lekko ugięta w kolanie i nie jest to przenoszenie ciężaru ciała, tylko odstawianie na chwilę nogi. Znowu wzmacniamy mięśnie i stawy nogi, na której utrzymujemy cały ciężar ciała, więc jeśli ktoś potrzebuje krzesło ściane, wspomóżcie się. Nie chodzi o to, żeby tutaj mieć problem z utrzymaniem równowagi, tylko żeby mieć właściwą pozycję. Pracuje biodro, mięśnie uda, kolano, kostka, mięśnie boczne brzucha. Tak, przy takim prostym ćwiczeniu. Druga noga. Spokojny oddech, wdech i wydech. Sylwetka wyprostowana, kolano lewej nogi lekko ugięte. Sprawdźcie, żeby stopa, kolano były skierowane do przodu. Jak wam idzie? Specjalnie robię taki krótszy odcinek, 15 minut, tak żeby każdy z was mógł ten spacer wykonać. Jeśli ktoś chce spacerować dłużej, to oczywiście możecie powtórzyć to jako pierwszą serię. Dwie serie macie już pół godziny, trzy serie macie 45 minut. A w opisie filmu jest zaznaczone, w którym momencie zaczyna się już nasz trening, bez tego wstępu, więc nie musicie go szukać, tylko naciskacie na te minuty i robicie drugą serię, ci, którzy chcą. I napiszcie mi koniecznie na końcu, jak było. Czy wam wystarczyło te 15 minut, czy nie czuliście żadnego zmęczenia i zrobiliście powtórkę. Spróbujmy teraz stopy na zewnątrz i do środka. Spacer połączony trochę z aerobikiem. Ale nic intensywnego, nic skomplikowanego. Powolne ruchy, tak żebyście mieli czas opanować to wszystko.
Spróbujcie zacząć teraz od drugiej nogi. Wdech i wydech. Świetnie. I maszerujemy w miejscu. Staramy się unosić kolana troszkę wyżej, tak żeby utrzymywać równowagę, więc znowu kto musi się podeprzeć krzesła stołu, zróbcie to. Lepiej mieć podparcie i wykonywać prawidłowo ruch, tak żeby właściwie pracowały mięśnie i stawy. Stoła, możecie to połączyć z ruchem, krzyżujemy ramiona przed sobą, wdech i wydech. Jak dajecie radę? Mam nadzieję, że dalej jest uśmiech na twarzy, bo o to w tym chodzi, żeby te ćwiczenia, ta aktywność, jakąkolwiek wybierzecie, była przyjemna. Jak jest nudno, albo wam się to nie podoba, no to trzeba szukać czegoś innego. Wszystko, co robimy w naszym życiu, na co poświęcamy czas, powinno nam sprawiać przyjemność. Szczególnie ćwiczenia, bo wtedy nie ma motywacji. Świetnie. I maszerujemy w miejscu. Teraz dowolnie, co wam przyjdzie do głowy? Czy to będzie odstawianie nogi do boku, czy do przodu, czy może chcecie tu coś pomiksować? Totalna dowolność. Co wam przyjdzie do głowy? Posłuchajcie muzyki, wczujcie się w ten moment, przestańcie myśleć. Jak się za dużo myśli, to też nic nie wyjdzie. Po prostu wczujcie się w tą chwilę. Może zupełnie inny krok wam przyjdzie do głowy. Na przykład w narożniki przednie albo tylne. Taki freestyle, wasz styl. Można połączyć kroki. Nieważne, czy zrobicie taką samą ilość powtórzeń na prawą i lewą nogę. Chodzi o to, żebyśmy się poruszali, żebyśmy się wczuli w rytm, mieli z tego frajdę. Mam nadzieję, że daliście się ponieść tej chwili. Zadziałała wasza wyobraźnia, wasza kreatywność. Teraz już maszerujemy w miejscu. Już bez unoszenia kolan. Zwalniamy tempo. Lekko ugięte kolana. I do tyłu. Sylwetka wyprostowana. Osoby z pogłębioną lordozą. Przy tym ruchu zwróćcie uwagę, aby pracowały mięśnie brzucha. Potrzebujecie tu wsparcia. W odcinku lędźwiowym.
rozluźniamy ramiona. Rozluźniamy barki. Tylko nie biodra. Unosimy bark, nie wypychamy biodra. I kochani, 15 minut. Już minęło. Kto gotowy skończyć, to przebija za piątkę. Kto chce ćwiczyć dalej, to zachęcam serdecznie. W opisie są minuty, w których zaczyna się nasze wspólne spacerowanie. Czekam z niecierpliwością na Wasze komentarze. Czekam na Wasze kciuki do góry. Dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do programu. Wspieram aktywny senior. I dla osób, które korzystają z płatnych podziękowań, bardzo, bardzo, bardzo Wam za to jestem wdzięczna. I życzę Wam miłej niedzieli, miłego tygodnia. Do zobaczenia za tydzień. Jeszcze tylko sprawdźmy. 15 minut. Nie wiem, czy to będzie widać. Może zdejmę zegarek, żeby Wam pokazać to do kamery. Tak. A akurat mam ustawione na mało świecenia. Ale może będzie widać. Nie, za ciemno jest. Ciekawa jestem, czy zrobiliście tyle samo. Mniej czy więcej. Wszystko też zależy, jaki jest duży krok. Mniejszy krok, to będzie więcej kroków zrobionych. A ja już przygotowuję dla Was, bo testuję te zegarki. Kupiłam 3 zegarki, które są dostępne w Polsce. Także przyjechały do mnie z Polski te zegarki. Z tym właśnie mam utrudnienie. Wybrałam losowe po prostu w takich dostępnych cenach, przystępnych cenach dla Was, żeby był duży wyświetlacz i już testuję je drugi miesiąc. Więc pojawi się odcinek, w którym Wam przedstawię plusy i minusy tych zegarków sportowych. Tu jest 58 kalorii. Ile kroków? No właśnie, nie pokazuję. Pokazuję tylko... A nie, jest. 1320 kroków. 1320 kroków. 1 kilometr. Gdzieś tu widziałam. Tak, 1 kilometr.